drogowskazy. Czas na kolejne spotkanie w Drogowskazach. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w tej dzisiejszej rozmowie razem z moimi gośćmi, gościniami zabiorę was w kilka miejsc. Zacznę od tego, że przeniosę nas do Brukseli. Dosyć daleko, ale to dlatego, że przywołam informacje, które podaje Parlament Europejski. To jest moim zdaniem bardzo ciekawa i mądrze podana statystyka, bo bardzo przemawia do wyobraźni. Otóż produkcja jednej koszulki, teraz w głowie można sobie szybko policzyć, ile w domu mamy t-shirtów. Produkcja jednej Koszulki pochłania 2700 litrów słodkiej wody, co więcej. To jest ilość wody, która wystarcza dorosłemu człowiekowi na 2,5 roku. To robi potężne wrażenie, zwłaszcza jeżeli sobie te t-shirty w głowie szybko policzymy. No ale z drugiej strony chodzimy na zakupy, kupujemy ubrania. Co ciekawe, statystyki i różne badania z zakresu psychologii i socjologii pokazują, że nie kupujemy ubrań przede wszystkim dlatego, że potrzebujemy, no ale dlatego, żeby sobie zrobić trochę przyjemności, trochę, żeby się poczuć tak bardziej prestiżowo, żeby dodać sobie odwagi, ani muszą, zrobić sobie małą nagrodę, mały prezent. W zderzeniu, jak wielkie koszty to generuje dla środowiska naturalnego, dla świata. To są też koszty ludzkie. To robi bardzo duże wrażenie, ale ja znalazłam w sieci takie zdanie, które bardzo do mnie przemówiło, które utkwiło w mojej głowie: mianowicie, że przecież wszystko zostało już wyprodukowane. A skoro wszystko zostało już wyprodukowane, to znaczy, że robiąc sobie takie małe nagrody, czy szukając nowych ubrań, ciuchów, stylizacji, warto za tym, co już wyprodukowane się rozejrzeć. Czyli warto zainteresować się, Drugim obiegiem. Drugim obiegiem i modą vintage, która ostatnio bije rekordy popularności. Wydaje mi się, że to jest taka nowa dziedzina, która budzi duże zainteresowanie, która wciąga ludzi, staje się takim, no może nie sensem życia, ale bardzo ważną jego częścią. No i właśnie o tym wszystkim ja dzisiaj będę rozmawiała z dziewczynami, które przedstawiły mi się dzisiaj jako pasjonatki mody vintage, co więcej, one są założycielkami, właścicielkami takiego vintage shopu, ale chyba można powiedzieć całego konceptu Twin Speak. No, a także organizują drugoobiegowe pokazy mody w takim bardzo ważnym miejscu w Warszawie. Nie powiem jeszcze w jakim, bo zaraz będziemy o tym rozmawiać. I te dziewczyny to Olaj Magda Czyrzewskiej. Witam Was bardzo w drogowskazach. Cześć, dzień dobry. Zanim zaczniemy rozmawiać o drugim obiegu, powiem Wam, że nazwa Twin Speak nie wzięła się znikąd, bo dziewczyny są bliźniaczkami. Pierwsze pytanie, które chciałabym Wam zadać, to jest pytanie bardzo wprost, bardzo szerokie i bardzo otwierające. To jest pytanie o to, co to jest ta moda vintage. Myślę, że trochę dla każdego jest to co innego. Generalnie dla mnie moda vintage z takiego punktu słownikowego, możemy powiedzieć, że to jest moda, która przeżyła już 20 lat. I więcej, ale nie więcej niż 100, bo 100 lat to już jest antyk. Więc w tym przedziale 100 i 20 lat, no to tu się plasuje nam moda vintage. Ale tak naprawdę, moda vintage moim zdaniem to jest trochę styl bycia, sposób na życie. To jest pasja i myślę też, że to jest moda, która jest na przestrzeni wieków. Też mi się wydaje, że vintage to jest pewien styl życia. O to was zaraz zapytam, ale pytanie, które miałam bardzo mocno w głowie, kiedy przygotowywałam się do naszej dzisiejszej rozmowy, to jest pytanie o takie rozróżnienie skojarzeń. Kiedy myślimy o modzie używanej, to bardzo często przychodzą nam do głowy tak zwane lumpeksy, szmateksy, second-handy, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, gdzie kłębią się całe stosy ubrań na. Uwagę. Pewnie kojarzymy takie napisy: odzież czy moda z Irlandii, z Wielkiej Brytanii, z Holandii. Tak jak myślę o tym, to to nie jest skojarzenie właśnie z taką ekstrawagancją, z taką ciekawością, po prostu z modą, tak jak to, o czym ty przed chwilą mówiłaś. Moda vintage jest to już myślę, coś więcej niż lumpeksy, coś więcej niż ubranie z lumpeksu. Chociaż z drugiej strony niekoniecznie. Ale zaraz może rozwinę ten temat, bo my w swoim vintage shopie sprzedajemy modę z lumpeksów. My sprzedajemy ubrania z lumpeksów, ale są to wybrane przez nas, wyselekcjonowane ubrania, które wyszukałyśmy gdzieś na drugim na przykład końcu Polski, gdzieś za granicą, gdzie byłyśmy przy okazji na wakacjach i są to ubrania, które my wyszukujemy. Patrzymy, czy są dobrej jakości, czy odpowiadają nam stylowo, czy odpowiadają nam modowo. Czy są jakieś wyjątkowe? Czy są to perełki dla nas? I my te ubrania wybieramy i bierzemy do siebie do sklepu, wcześniej je piorąc, prasując. Jeśli wymagają drobnych napraw, to oczywiście też naprawiamy, ale dla nas ta moda vintage i to, co my oferujemy w swoim sklepie, to już jest dla nas właśnie moda vintage, czyli rzeczy, które są dobrej jakości. Są w świetnym stanie, przeżyły te 20, 30, 40, 50 lat i mamy nadzieję, że wprowadzając je w drugi obieg u nas w sklepie, przeżyją jeszcze kolejne 20, 30, 40 lat. Tak, ja tu jeszcze dopowiem, że dla nas też moda to jest. Przy doborze tych ubrań kierujemy się też takim sloganem, który kiedyś Ola powiedziała i od tamtej pory dudni mi w uszach, że wybieramy rzeczy, które same potrafiłybyśmy wystylizować. Czyli to niekoniecznie muszą być rzeczy modne, ale to są rzeczy, które są świetnej jakości i które przemawiają gdzieś tam do naszych upodobań modowych, estetyki stylizacji, które mamy w głowie. się kilka wątków, które ja bym chciała rozwinąć, żeby to dobrze zrozumieć i żeby ten temat nam się jakoś rozwikłał i rozjaśnił. No i to pierwsze pytanie, jakie ja sobie zadałam, to jest to, czym jest perełka. I zaczęłam sobie ważyć, czym w takim obiegowym pojęciu ona jest. Czy to jest coś markowego? No ale chyba już czasy, w których mieliśmy pewność, że coś markowe jest dobrej jakości, wysokogatunkowe. Nie wiem, czy to jest standard w tej chwili. Czy właśnie ta metka ma mniejsze znaczenie, ale bardziej chodzi o to, żeby to na przykład był jedwab, żeby to była skóra, chociaż oczywiście wiele osób już tego jako tworzywa unika. Może być bawełna, może być len, tych naturalnych materiałów jest całe mnóstwo i też wydaje mi się, że coraz więcej osób zwraca na to uwagę, no bo to jest kwestia tego, czym otaczamy naszą skórę. Dla każdego perełka znaczy innego. Poruszyłaś tu bardzo ważny temat odnośnie jakości ubrań i oczywiście my też w naszym wyszukiwaniu tych Perełek kierujemy się tym, żeby znaleźć dobre jakościowe materiały, czyli właśnie jedwab, skóra. Ja na przykład uważam, że skóra drugoobiegowa jest czymś, co możemy nosić, i dla mnie etycznie jest rzeczą dobrą. Etycznie, bo to jest drugi obieg, ona już została wyprodukowana. Uważam, że lepiej jest ją wykorzystać i nosić, niż po prostu wyrzucić na wysypisko, lub kupić skórę nową, a nie z drugiego obiegu. Więc ta perełka myślę, że dla każdego jest czym innym. Dla mnie też jest w tych naszych poszukiwaniach ważne to, że to jest coś oryginalnego, że często ta moda windycz pozwala nam na pewien rodzaj ekstrawagancji i nie mówię tu o ekstrawagancji typu znanych marek, tylko takiej ekstrawagancji samego kroju tych rzeczy, samych dodatków, tego, że często można znaleźć świetne rzeczy w świetnym stanie i dla mnie to też jest rodzaj ekstrawagancji i luksusu tak naprawdę. Kilka minut temu w trakcie jednej z waszych wypowiedzi padło słowo wystylizować i mi się wydaje, że to jest kluczowe właśnie dla mod vintage, że to jest coś, czego przyznaję się ja nie potrafię. Co prawda to oczywiście w sklepach, w sieciówkach na manekinach wiszą ubrania i te ubrania są super fajnie dobrane, po czym ja kupuję tylko jeden element z tego, co jest na wieszaku, wracam do mieszkania i okazuje się, że to nie pasuje absolutnie do niczego i już w ogóle dobrze nie wygląda. To jest w moim rozumieniu jakiś element stylizacji, ale z ubraniami vintage to jest chyba jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że no też znowu zaryzykuję takie stwierdzenie, że ta moda kiedyś była projektowana, była bardziej unikatowa, była oryginalna. Te ubrania były jedyne w swoim rodzaju, no i rzeczywiście dobranie czegoś do nich, to jest wyższa szkoła jazdy. Te Ubrania vintage faktycznie charakteryzują się tymi cechami, o których wspomniałaś. Ubrania ogólnie z drugiej ręki, to nie muszą być tylko ubrania tak zwane, jak tutaj mówimy vintage. To nie musi być coś, co jest perełką vintage, to mogą być również dżinsy z Zary, które kupiliśmy z drugiej ręki i które będą pasować do większości naszych stylizacji i które będziemy po prostu wykorzystywać na co dzień, bo są naszym basiciem, są naszą podstawą do tworzenia właśnie stylizacji. I dzięki takim basicom też możemy stworzyć yy, i łatwiej może dobrać te rzeczy vintage, te rzeczy unikatowe do naszych stylówek, posiadając te basiki. Te ubrania z drugiej ręki, moda druga obiegowa, no to to nie muszą być nie wiadomo jakie rzeczy, to nie muszą być ubrania od projektantów, to nie muszą być ubrania stricte, nie wiem, z lat 80., czy 50., czy 60. To mogą być po prostu zwykłe ubrania na co dzień, ale kupione z drugiego obiegu. I wtedy myślę, że pojęcie wystylizowania właśnie, jeżeli podejdziemy do tego, że to są rzeczy, które odpowiadają naszemu stylu albo są tymi basicami, jest dużo prostsze. Ale tutaj wrócę do tego, co powiedziałaś, że zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie prostsze dla konsumenta jest zobaczenie coś na manekinie i kupienie tej stylizacji całej w sieciówce czy w sklepie po prostu, w jakiejś galerii handlowej. I tutaj moda wintycz też przychodzi do tego, żeby otworzyć swoje umysły i pobawić się tą stylizacją, pobawić się kreatywnością. To rzeczywiście wymaga od nas trochę więcej pracy, bo po pierwsze, trzeba znaleźć te rzeczy. To nie jest tak, że ja sobie wymyślę, że a dobra, wejdę do lumpa i szukam czarnych dżinsów, które są jeszcze z rozszerzaną nogawką i wchodzę do pierwszego, lepszego lumpeksu i nagle boginie i bogowie lumpeksowi mi je zsyłają. No nie, niestety. Jest to często proces. Czasem te poszukiwania trwają miesiąc, czasem te poszukiwania trwają tydzień, czasem po prostu trzeba wejść do sześciu lumpeksów, czasem trzeba pojechać poza Warszawę, żeby coś znaleźć, co się nam urodziło w głowie. Czasem trzeba mieć siostrę, która też chodzi po lumpeksach, tak i może wyszukiwać dla nas rzeczy. Moim zdaniem trzeba trochę zmienić podejście do tej mody vintage'owej, że to nie będzie to samo co w sieciówce, że to nie będzie to samo co w galerii handlowej i dlatego też na samym początku powiedziałam, że moda windycz to styl życia i styl bycia i styl ubierania się, bo po prostu tu jest dużo aspektów, które powodują to, że to jest bardzo specyficzny rodzaj stylizacji i ubierania się. To jest bardzo szerokie pojęcie i trochę przestawić taki sposób myślenia o modzie, że dobra, mam rozkładówkę w wołgu i ja będę mogła się ubrać tak jak na wybiegu. Nie, jakby możemy też pomyśleć sobie, okej, okay, mam rozkładówkę w wołgu, widzę stylizację, idę do lumpeksu z tym w głowie i może to będzie część rzeczy, które chcemy zrobić w tej stylizacji, to będzie z lat osiemdziesiątych powiedzmy sweter, ale część, tak jak Ola wspomniała, to będzie coś współczesnego. Mieszając też te style Możemy stworzyć stylizacje, które są ponadczasowe, albo które są właśnie ekstrawaganckie, albo które są, nie wiem, basicowe, ale odpowiadają do tego, jaki mamy styl. No, właśnie ta stylizacja, którą tworzymy, będzie taka nasza, po prostu, prawda? To nie będzie takie jeden do jednego z, z manekina, ani jeden do jednego to, co możemy znaleźć, nie wiem, na okładce gazet. Po prostu chyba tworzymy coś własnego, chociaż ja kiwnęłam głową, kiedy Cię słuchałam, bo pamiętam swoje przeprawy z tą drugoobiegową modą, że to są po prostu czasem godziny grzebania. Tej wytrwałości przyznaję, że czasem brakuje. No dokładnie, dlatego to, co my robimy też i to, że wybieramy i selekcjonujemy te rzeczy do naszego sklepu, to wymaga pracy i niektórzy mówią, a kupiłyście coś tam w Lumpeksie bardzo tanio i sprzedajecie to z jakąś tam większą marżą czy drożej, ale nie widać w tych godzin poszukiwania, tego, że tak jak Ola wcześniej wspominała, my pracujemy nad tymi ubraniami. My je my robimy zdjęcia, stylizujemy i to podanie, które właśnie oferują vintage shopy jest różnicą między vintage shopem a lumpexem i to, że my wkładamy w to bardzo dużo pracy i wysiłku, którego nie widać na zdjęciu na Instagramie. No i jest jeszcze ten jeden aspekt, o którym mówiłyśmy trochę przy okazji wyrobów skórzanych. Mianowicie, że moda drugobiegowa nie tylko zwiększa nasze szanse na to, żeby mieć ubrania z charakterem, które są do nas dopasowane, a nie są kalką z magazynów czy ze sklepów sieciowych. Chodzi mi o ten wymiar związany ze środowiskiem, z ekologią, bo rzeczywiście ten rynek tekstylny zużywa jakieś szalone ilości zasobów, wpływa na środowisko w bardzo dużym stopniu, a zdaje się, że no, poważnie trzeba będzie się przyzwyczajać do zmian, bo te unijne dyrektywy gdzieś już tam się za rogiem czają. Dodatkowo jest takie straszne zjawisko, które mnie przeraża, to fast fashion i zalew, absolutny zalew ubrań, które wyglądają fantastycznie na tych zdjęciach. Właśnie jako ubrania, tak czasem jak mi to gdzieś miga, myślę sobie, to są właśnie takie ubrania, jakich ja szukam. Są dobrej długości tutaj, tam są trochę krótsze, tutaj coś się błyszczy, są po prostu idealne, ale za tym stoi oczywiście ta cała straszna historia. No plus bardzo lubię takie zdjęcia, takie historie, jakie były oczekiwania, jaka jest rzeczywistość, bo to najczęściej się nie pokrywa. Trzeba podkreślić ten aspekt mody drugobiegowej który jest aspektem ekologicznym. I tak jak na początku naszej rozmowy wspomniałaś, to jest dosyć duży problem. Są to nakłady energii, wody. Po pierwsze, produkcja ubrań wyniszcza zasoby planety, a po drugie. Odpady tekstylne, które są tworzone przez też przemysł ubraniowy, przemysł odzieżowy też są ogromne. To jest chyba na tą chwilę 92 miliony ton odpadów rocznie, więc możemy sobie wyobrazić, ile to po prostu jest. Ja sobie na przykład nie potrafię wyobrazić takiej ilości, jakby dla mnie to jest przerażające samo w sobie. To słowo, że to jest milionów ton, 92. No to jest... Ja też nie potrafię. Zwłaszcza, że patrzę teraz na Was i obie macie na sobie koszulki z lekkiego, zwiewnego materiału, które pewnie ważą tyle, co nic i myślę o hałdach, które tworzą te ponad 90 milionów ton. Dlatego też warto zainteresować się modą drugoobiegową. warto ją może powoli jakoś wdrożyć w swoje życie. Jeśli nie jesteśmy gotowi, żeby tworzyć stylówki całkowicie z drugiego obiegu, no to może kupmy jedną bluzkę zamiast właśnie zamawiać ją, nie wiem, przez internet z jakiejś dosyć szemranej strony. Która przesyłka będzie do nas szła 60 dni. Dokładnie. Wiadomo skąd. Także jest to, tak jak Magda wcześniej powiedziała, sposób życia i myślę, że ta moda drugoobiegowa i ogólnie drugi obieg jest sposobem na życie i myślę, że Warto powoli wprowadzać. Jeśli do tej pory tego nie robiliśmy, to warto może spróbować wprowadzić, bo naprawdę, tak jak powiedziałaś na początku, wszystko już zostało wyprodukowane: wszystko, co sobie wymarzymy, co jest na wieszakach, w sieciówkach, co jest na stronach internetowych, dosłownie wszystko zostało już wyprodukowane i możemy to znaleźć w drugim obiegu. Nawet te ubrania, które były dostępne na stronach internetowych, w sklepach, w sieciówkach. Pół roku temu one już są w lumpeksach. Ja widzę chodząc po second-handach, że te ubrania już tam są. Ta moda i te trendy się zmieniają tak szybko, że naprawdę wszystko wszystko możemy już znaleźć w drugim obiegu. Dużym problemem jest teraz tak zwane ultra fast fashion, już nie samo fast fashion, tylko ultra fast fashion. Te projekty, które są w takich markach tworzone, to jest, już nawet nie pamiętam dokładnie, ale to jest kilka tysięcy projektów dziennie, które są tworzone. I tak jak też Ola wspominała, no my chodząc po tych lumpeksach, chcąc wyszukać te perełki, jak my już tutaj wcześniej określiłyśmy, my naprawdę musimy się przygrzebrać przez tony plastiku tony rzeczy, które są bardzo wątpliwej jakości i często to są rzeczy, które udają vintage. I przeglądając te wieszaki, ja sobie myślę: Boże, jaka piękna bluzka, widzę rękaw, widzę jakieś tam wzory z lat 70. Już po prostu serce mi szybciej bije, że znalazłam tą moją perełkę. Okazuje się, że to jest nowa rzecz z sieciówki, stuprocentowo plastikowa, z poliestru. No i jest to zawód, ale tych rzeczy, które właśnie są produkowane przez firmy marki Ultra Fast Fashion w Lumpeksach jest masa. I to też jest problem. To chyba będzie taka dosyć gorzka refleksja, którą zakończymy ten fragment naszej rozmowy. Jeszcze gwoli chcisłości, chciałabym się przyznać, że te słowa, które ja przywołałam, czyli, że wszystko zostało już wyprodukowane, to są wasze słowa, które znalazłam w jednym z wywiadów, więc zrobiło nam się takie piętrowe cytowanie. Dzisiaj o modzie vintage, na razie o modzie vintage, bo tych tematów będzie trochę więcej, rozmawiam z Olą i Magdą Czyżewskimi, które są właścicielkami vintage shopu Twinspeak, a także pasjonat Mody drugobiegowej i organizatorkami pokazów mody. I właśnie tymi pokazami mody mam nadzieję, że zajmiemy się w drugiej części naszej rozmowy, bo to nie są takie pokazy mody, które możemy mieć w głowie słysząc to hasło. One są wyjątkowe, mają też taką, wydaje mi się, bardzo ważną moc, taki walor społeczny, ale nie ja będę o tym mówiła, dlatego zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami, zostać z drogowskazami, bo wracamy na antenę już za kilka minut. Do usłyszenia Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Witam się z wami po raz drugi i po raz drugi przedstawię siebie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale co ważniejsze przedstawię Magdę i Ole Czyżewskie, które dzisiaj goszczą w naszym programie. Magda i Ola są właścicielkami vintage shopu Twinspeak. Są także pasjonatkami mody drugoobiegowej, no i organizatorkami pokazów mody. Te pokazy mody odbywają się w bardzo konkretnym miejscu. Wydaje mi się, że bardzo ważnym na mapie Warszawy, szczególnie tej prawobrzeżnej. W kontekście Bazaru Różyckiego, czy Różyca, jak się o tym co mówię. Ostatnio używa się takiego bardzo popularnego słowa. To jest słowo rewitalizacja. Bazar Różyckiego przyszedł rewitalizacji i to chyba się działo w kilku etapach. Były też ku temu powody, dlatego że bazar został założony w drugiej połowie XIX wieku, więc to już jest takie miejsce z bardzo konkretną historią. Natomiast ta rewitalizacja, czyli zamienienie dotychczasowych punktów usługowych na nowe nie wpłynęły na to, że tam ten handel od razu zakwitł. Wcześniejsi kupcy Trochę się z tego wycofali. Brakowało pomysłu na bazar Różyckiego, ale pojawiło się coś takiego jak. Nowy Bazar Różyckiego, i tym miejscem rządzą młodzi przedsiębiorcy przede wszystkim. I tak się składa, że dwie takie przedsiębiorczynie są ze mną w naszym radiowym studiu i od tego chciałam zacząć. Skąd wyście się na Bazarze Różyckiego wzięły? To może Magda opowiesz, bo Twoje znajomości z poprzedniej pracy. Ja przez krótki okres pracowałam dla ubrania do oddania i tam poznałam dziewczynę, która przyszła nakręcać materiał dla telewizji jako osoba, która szuka rzeczy w lumpeksach i to była Rosalia Chromińska, która też tą modę drugobiegową wspiera i promuje. I tam się spotkałyśmy, pogadałyśmy chwilę i powiedziała mi wtedy, że otwiera swój sklepik na Nowym Bazarze Różyckiego i żebym wpadła, zobaczyła i wpadłam, zobaczyłam, spodobało mi się to miejsce. Wtedy na Nowym Bazarze Różyckiego były tylko dwa otwarte sklepiki. No i w pewnym momencie powiedziałam Olce: "Słuchaj, już tyle rozmawiamy o tym, żeby założyć swój vintage sklep. Może to jest dobra okazja, skoro są tam ludzie, skoro mamy kontakty, skoro też wiemy jak wynająć to miejsce. Może spróbujemy tam?" No i pół roku później, w lutym 2023 roku założyłyśmy sklep Twin Speak na Nowym Bazarze Różyckiego. Ja mam o Bazarze Różyckiego kilka bardzo konkretnych wyobrażeń. To znaczy, pierwsze to są opowieści historie, bo Bazar Różyckiego doczekał się bardzo wielu publikacji, dokumentów, materiałów. Tam ponoć kilkadziesiąt lat temu był nawet człowiek, który twierdził, że ma w walizce krokodyla, i jak mu się zapłaciło odpowiednie pieniądze, to pokazywał tego krokodyla. Później to jest taka nowsza historia. Zdaje się, że to było takie zagłębie. To nawet ja pamiętam, że jak przechodziłam przez Baza Różyckiego jeszcze kilka lat temu, to było zagłębie takich akcesoriów, na przykład. Do ślubu, do komunii, do chrztu. Te suknie ślubne to chyba od lat się tam ciągnęły, bo mama koleżanki mówi, że tak, ja swoją suknię ślubną specjalnie jechałam na Różyca. a potem pamiętam, że bazar był pusty, i to było bardzo przykre, takie przygnębiające wrażenie. Później też było pusto po remoncie, i te wszystkie piękne, lśniące budki były puste i oprócz tego, że założyłyście sklep, że spełniliście jakieś swoje marzenie związane z prowadzeniem biznesu, to też czuliście, że bierzecie właśnie udział w działaniu, które no jest związane. Za nas bardzo ważnym miejscem. Na początku nie byłyśmy tego świadome tak bardzo, ale po pewnym czasie, po tym jak poznałyśmy osoby, które również otworzyły swoje sklepy na nowym bazarze Różyckiego i coraz więcej kupców zaczęło zasiedlać te nowe budki, że tak powiem, wynajmować te nowe budki, to zauważyłyśmy, że tworzy się tam. Świetna społeczność, która mogłaby troszeczkę pociągnąć, że tak powiem, historię Różyca. I ta społeczność zaczęła rosnąć. Nawet sami zaczęliśmy siebie nazywać młodym pokoleniem streganiarzy i streganiarek. Ponieważ wiedzieliśmy, jaka jest historia Różyca, że tam tętniło życie kupieckie, że można było kupić wszystko. Po wojnie również można było tam kupić ciuchy. Mówiło się, że się Idzie na ciuchy na Różyca, gdzie można było kupić ubrania sprowadzone z Wielkiej Brytanii. W pewnym momencie właśnie dotarło do nas to, że tworzymy nową historię, że Różyc, taki jaki istniał, istnieje nadal, ponieważ jest część stara bazaru, która jeszcze nie została zrewitalizowana i tam nadal, tak jak mówisz, można kupić suknie ślubne, suknie komunijne, i sznurówki. Tak dalej. sznurówki, buty itd., tak itd., tak ale jest też ta część nowa, stąd też nazywamy się Nowym Bazarem Różyckiego, która samoistnie przeistoczyła się trochę w taki vintage market, ponieważ większość osób wynajmujących pawilony to są osoby, które prowadzą właśnie sklepy z ubraniami vintage lub z dodatkami do domu vintage, ogólnie drugi obieg. Ta nasza nazwa Nowy Bazar Różyckiego nie odnosi się tylko do tego, że to jest jakby nowa przestrzeń, zrewitalizowana i odnowiona, tylko odnosi się też do tego, że my po prostu mamy nowe podejście do handlu i nowe podejście do mody. I tak jak tu Olet wspomniała, większość naszych sklepików tam to są vintage shopy. Więc my chcemy pociągnąć tą historię Nowego Różyca, jakby z trochę w innym kierunku i pokazać, że zależy nam na ekologii, że zależy też nam na tym, żeby Warszawa się zmieniała. Tutaj chyba takim flagowym wydarzeniem, które ściąga Warszawiaków, ale nic zdziwię się, jeżeli to nie są tylko mieszkańcy stolicy, to są te comiesięczne garażówki. I to jest chyba właśnie to, o czym mówisz, że te rzeczy zmieniają właścicieli, że ich nie wyrzucamy, że może coś jest naprawiane. No ale przede wszystkim to jest jakieś takie chyba wspólne wydarzenie, które się na tym bazarze Różyckiego dzieje. Co miesięczne garażówki organizowane są z ramienia Nowego Bazaru Różyckiego oraz z ramienia dzielnicy Pragi. My dzierżawimy te budki od Zarządu Praskich Terenów Miejskich, i razem z dzielnicą Pragą co miesiąc uczestniczymy i organizujemy garażówki. I na tych garażówkach można kupić wszystko, wszystko z drugiego obiegu. Przede wszystkim te garażówki też są dla osób, które chcą się wystawić za darmo, wystarczy się zarejestrować, więc tutaj też bardzo fajna inicjatywa miasta i zarządu polskich terenów publicznych, no, wspiera ten drugi obieg, wspiera to, żeby nie chomikować tych rzeczy, żeby dawać im drugie życie, więc to jest super, bo naprawdę każdy, kto chce się pozbyć tych zalegających się ciuchów, Rzeczy do domu, gazet, bo naprawdę na garażówce można znaleźć wszystko. Może się po prostu zarejestrować, wypełnić formularz i przyjść za darmo taki moment, na który ja bardzo czekałam, to jest fragment naszej rozmowy, który będzie nawigował w stronę pokazu mody, bo to wydaje mi się takie unikatowe wydarzenie, również dlatego, że podzielę się tym. Ja jak słyszę pokaz mody, to myślę o takich wydarzeniach bardzo nadętych. To jest bardzo brzydkie słowo, wiem. Wiem, że to są wydarzenia dla koneserów, dla znawców, gdzie często jest pokazywana ta naprawdę najwyższa moda, no ale też mam wrażenie, że to są wydarzenia bardzo serio, bardzo na poważnie. Natomiast wy robicie pokaz mody, który jest zupełnie unikatowy, również dlatego, że jest w opozycji z tym, co powiedziałam przed chwilą, dlatego, że nie jest dla wszystkich. W zeszłym roku z tego, co czytałam, współpracowałyście czy zaprosiłyście do tego pokazu? Nie wiem, czy to są osoby uchodźcze, czy po prostu cudzoziemcy, przyjezdni z Kazachstanu, z Ukrainy, z Czeczeni. Natomiast w tym roku osoby starsze mogły przejść, wziąć udział w pokazie mody, który organizowałyście. Jak to się wszystko zaczęło? Swoją budkę otworzyłyśmy w lutym 2023 roku i jak do Zostałyśmy klucze do naszego pawilonu. To pamiętam pierwszy raz, jak byłyśmy właśnie z Magdą na Nowym Bazarze Różyckiego. Padał śnieg, było bardzo zimno, szłyśmy w stronę naszej budki, ale aura była przepiękna i Magda powiedziała Słuchaj, zobacz jak to jest pięknie, widzisz te rzędy pawilonów, widzisz ten korytarz. Musimy tutaj zrobić drugoobiegowy pokaz mody. Parę miesięcy później zrobiliśmy drugoobiegowy pokaz mody. Tak, Czyli jak pomyślały, tak zrobiły tak bardzo szybko, właśnie z tej wizji, z tego olśnienia przeszłyśmy do działania. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że ten pomysł w nas kiełkował. No, od samego początku, czyli od tego lutego, a gdzieś na Instagramie mi mignęło, że Fashion Revolution Polska, czyli taka organizacja międzynarodowa, która mówi o zrównoważonej modzie, organizuje nabór na Fashion Week. I oni po prostu chcieli mieć pomysły, zbierali pomysły, żeby właśnie w jakichś tam miejscach stworzyć rzeczy, które opowiadają o zrównoważonej modzie. I ja Napisałam do nich zgłoszenie, wysłałam do nich maila, czy chcieliby objąć patronat nad tym wydarzeniem. I oni objęli nas patronatem medialnym i udostępniali informacje na swoich social mediach. To był taki czynnik zapalny, żeby jakby to szybko zrobić, bo w lutym otworzyłyśmy sklep, a w kwietniu zorganizowałyśmy pokaz mody. A skąd wziął się pomysł, żeby ten pokaz mody tak poszerzyć, to znaczy zaprosić do udziału osoby, które zazwyczaj w takich wydarzeniach nie biorą udziału? Wiesz, co no, my podchodzimy do mody bardzo szeroko i też w jakiś tam sposób aktywistycznie i społecznie, bo uważamy, że moda jest dla każdego i każdy się ubiera przecież i każdy musi kupować te ubrania, musi zakładać na siebie ubrania. Pomyśleliśmy, że. Taki pokaz mody, pokaz mody drugiego obiegowej, może być wspaniałym miejscem na to, żeby pokazać, że moda jest tolerancyjna i że moda nie wyklucza, i że modę może założyć każdy, i że każdego można wystylizować, i że każdy może przejść po wybiegu. Każdy może być modelem lub modelką. Jeśli chodzi o pierwszy pokaz, który zorganizowałyśmy z osobami poza Nowym Bazarem Różyckiego, że zaprosiliśmy dodatkowo osoby uchodźcze. To ten pokaz odbył się we wrześniu 2023. No i troszeczkę przez przypadek tak naprawdę to się wszystko wydarzyło, że zaprosiliśmy te osoby uchodźcze. Odezwała się po prostu do nas Marina Julia z Zrzeszenia Dzieci Zworca Brześć. I spytała się, czy nie chcielibyśmy współpracować z nimi przy następnym pokazie, ponieważ widziała nasz pierwszy pokaz. Wow. Tak, tutaj też trochę, tak jak Ola powiedziała, przez przypadek, bo też taki znajomy, z którym kiedyś pracowałam, dał jej do nas numer, trochę to poszło pocztą pantoflową i Marina przyszła później do nas do sklepu, zaczęłyśmy rozmawiać i ta koncepcja tego, żeby te osoby, które ona zrzesza, poszły w pokazie, zaczęła kiełkować. No i stworzyła się z tego wizja właśnie pokazu mody drugoobiegowej, który nie wyklucza nikogo i w którym mogą wziąć udział wszyscy. W tym roku były to osoby starsze, można powiedzieć, że skupione wokół Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Jak zapamiętałyście to doświadczenie, tę współpracę? My myślę, że mamy duże szczęście, bo tu też akurat miałyśmy znajomą, która zaczęła pracować w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i pomogła nam skontaktować się z osobami w wieku senioralnym poprzez sam Nowolipie. I dzięki niej i dzięki CAM wdrożyliśmy tą współpracę, zorganizowaliśmy ten pokaz międzypokoleniowy, a z osobami w wieku senioralnym się pracowało świetnie. Było to cudowne doświadczenie, było cudownie patrzeć na seniorów i seniorki, którzy idą po wybiegu, czują się fantastycznie w stylizacjach z drugiego obiegu. Niektóre z pań przychodzą nadal od momentu, kiedy był pokaz, przychodzą teraz co tydzień na nowy Bazar Różyckiego. Jedna z nich się nawet zaprzyjaźniła z jedną z sprzedających, także myślę, że to, że stworzyłyśmy ten międzypokoleniowy pokaz, to nie jest tylko jednorazowe wydarzenie, to jest tworzenie więzi, to jest łączenie pokoleń i aż mam się o tym mówię, bo jest to naprawdę budujące i Cudowne po prostu, że osoby w wieku senioralnym nie są wykluczane ze społeczeństwa, że mogą się bawić modą tak jak ja, Magda czy ktokolwiek inny i że cieszą się tym tak samo jak my. Wow, no powiem zupełnie szczerze, że też poczułam tę gęsią skórkę, i to wszystko zabrzmiało tak, że ja już za bardzo nie czuję, że mogłabym mieć coś tutaj do dodania. Dlatego proponuję Wam, żebyśmy w tym miejscu na moment zawiesiły naszą rozmowę, ale oczywiście za moment do niej wrócimy, dlatego że przed nami jest jeszcze jedna część naszego dzisiejszego spotkania, ta finałowa i ostatnia. W dalszym ciągu będę wtedy gościć Olej Magdę Czyrzewskie, właścicielki Vintage Shopu Speak na nowym bazarze Różyckiego. No i pasjonatki, mody drugoobiegowej, a ta pasja doprowadziła do tego, że organizują pokazy mody drugoobiegowej, tak jak słyszałyście, które są nie tylko takim manifestem pasji do mody i do drugiego obiegu, ale też mają taki walor międzyludzki. Jest to po prostu jeszcze jedna okazja, żeby się spotkać, poznać lepiej, no i jak powiedziała Ola, nawet nawiązać przyjaźnie. Do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut, dlatego mam nadzieję, że będziecie z nami i z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Czas na finałową odsłonę dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Bardzo cieszę się, że się słyszymy. Mam nadzieję, że jesteśmy w tym samym albo tylko większym składzie, bo skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzą Ola i Magda Czyżewskie, właścicielki vintage shopu Twin Twinspeak, a także pasjonatki mody drugoobiegowej, o której dzisiaj już sporo mówiłyśmy. Mówiłyśmy też o pokazie mody organizowanym na nowym bazarze Różyckiego, gdzie stworzyliśmy Nałożyła się społeczność nowych straganiarzy, jak mówiła Ola. Ale chciałam Was też zapytać o tę przygodę, która zaczęła się w lutym 2023 roku. Wiem, że zajmujecie się różnymi rzeczami, wspominałaś o ubraniach do oddania, wiem o architekturze, tego jest sporo. Czy Wy czujecie się takimi kobietami biznesu? Nie wiem, czy się kiedykolwiek zastanawiałyśmy nad tym, ale jak teraz zadałaś to pytanie, no to myślę, że tak. Nasza droga jest długa. Ja na przykład studiowałam w ogóle zupełnie co innego. Studiowałam inżynierię biomedyczną przez wiele lat. Pracowałam w korporacji farmaceutycznej. Później rzuciłam tą korporację, poszłam do ubrania do oddania. Ta moda była gdzieś tam z tyłu mojej głowy zawsze, bo po prostu rzuciłyśmy jakieś tam swoje rzeczy i poszłyśmy też za tym, co nas najbardziej kręci i co nas przez wiele lat interesowało. No i otworzyłyśmy sklep. Tak naprawdę. Z dnia na dzień stworzyłyśmy profil na Instagramie, gdzie zaczęłyśmy tworzyć przestrzeń TwinSpeak. I. Jak to się kręci? Na początku naszej rozmowy, kiedy rozmawiałyśmy przede wszystkim o modzie drugobiegowej, o tym czym jest vintage, wspomniałyście, że łatwo jest powiedzieć, że to jest po prostu sprzedawanie ubrań, ale za tym jest bardzo dużo pracy, która wiąże się z przygotowywaniem tych ubrań, z wyszukiwaniem. I zastanawiam się, czy ten vintage shop i w ogóle vintage, którym się zajmujecie, to jest dodatek do waszego życia, czy jednak coś, w co się zaangażowałyście na tyle, że on pochłania coraz więcej czasu i przestrzeni. No bo powiedziałyście, że czasami w poszukiwaniu tych perełek wyjeżdżacie z Warszawy, że czasem to są dalekie wyjazdy. Później w te ubrania trzeba potem tchnąć to nowe, drugie życie. I tak sobie myślę, że to powoli robi się praca na pełen etat. Moda drugobiegowa była bardzo długo dla mnie i dla Magdy pasją. Przerodziło się to w biznes i faktycznie coraz więcej czasu poświęcamy na ten vintage shop. Jest to czasochłonne i pracochłonne, ale to... Tak jak powiedziałam, wynika to z pasji, więc przez to daje również dużo satysfakcji. Chciałybyśmy, żeby prowadzenie vintage shopu, zajmowanie się edukacją społeczną czy społecznymi działaniami na rzecz mody drugobiegowej, tak jak pokazy drugobiegowe, były większą częścią naszego życia, ale na razie to nie jest dodatek do naszego życia. Jest to rzecz, którą robimy prawie na 100%, bo obie jesteśmy takie, że jak już się za coś zabierzemy, to po prostu dajemy z siebie wszystko, ale robimy też rzeczy poza tym zawodowo. Ale tak jak Ola powiedziała, dążymy do tego, żeby to stało się naszym głównym zajęciem. Na razie po prostu nie możemy pozwolić sobie, żeby to było jedyne nasze zajęcie, ponieważ nie przynosi to aż tak dużych zysków, żeby się tylko z tego utrzymywać, więc jest to, myślę, tak połowa naszego, że tak powiem, zawodowego życia. No ale tak jak mówiłyśmy, mamy nadzieję, że będzie to coraz większą częścią i będziemy mogły sobie pozwolić po prostu, żeby się tylko tym zajmować w przyszłości. Kiedy pierwszy raz mówiłam o Twinspeak, to zawahałam się mówiąc Vintage Shop, dlatego że miałam wrażenie, że to jest bardziej koncept, bardziej jakaś przestrzeń. Ja obserwując wasze media społecznościowe zauważyłam, że oczywiście ta działalność związana z ubraniami, z modą to jest priorytet. Ale że ona pozwala wam też wyrażać się na różne inne sposoby. Ja dotarłam chociażby do informacji o jodze czy o tańcu intuicyjnym, więc wydaje mi się, że po prostu stworzyłyście sobie przestrzeń, która dopasowuje się do was i do waszych potrzeb i która chyba też no, jest otwarta na inne osoby, bo wspominałyście, że są osoby, które do was wracają, które was odwiedzają, plus oczywiście cała społeczność Nowego Bazaru Różyckiego. Jest to przestrzeń, która też nam oczywiście pozwala się rozwijać i dzięki też temu, że tworzymy społeczność z Nowym Bazarem Różyckiego i tworzymy różne wydarzenia to możemy też pokazać tam swoje różne talenty. Akurat to o czym wspomniałaś yoga i taniec improwizacyjny, nie, Przepraszam. Intu, nie intuicyjny, ale podobny klimat. To akurat to były wydarzenia, które robiłyśmy w ramach półkolonii dla dorosłych, które właśnie były tworzone na nowym bazarze Różyckiego i ta przestrzeń pozwala nam na takie kreatywne wykorzystanie swoich zasobów i tego, żeby wokół tej mody drugobiegowej, stworzyć społeczność, ale właśnie nie tylko społeczność tych streganiarzy i streganiarek, ale społeczność też ludzi, którzy chcą do nas przyjść, chcą być w tym miejscu i chcą czerpać też właśnie z naszych zasobów, z naszej wiedzy. Do nas też można przyjść po prostu się wystylizować i na przykład ostatnio była taka znajoma, która wpadła... Po naszym pokazie mody, tym zorganizowanym, tym zorganizowanym w sierpniu, i powiedziała: Słuchajcie, dziewczyny, wy miałyście taką rozpoczynającą stylówkę. Ja mam za dwa dni urodziny. Ja bym chciała coś w tym klimacie. Ja też nie powiedziała, chcę mieć tą stylówkę, w której ty szłaś, ale powiedziała, chcę mieć coś w tym klimacie. I dzięki temu, dzięki, że też przychodzą do nas ludzie z otwartymi głowami, my możemy w jakiś tam sposób się spełniać i kreatywnie wyżyć. To jest super mieć takie miejsce, właśnie takie w życie. Fajnie, że użyłaś akurat tego słowa. rozmawiałyśmy o tak wielu inicjatywach, działaniach, których się podejmujecie, że nawet trochę niezręcznie czuję się zadając pytanie, co dalej, bo mam wrażenie, że może ono sugerować, że jeszcze trzeba coś robić dalej. No ale chociażby w kontekście tego pokazu mody, podejrzewam, że już jakieś kolejne są w planach i jestem ciekawa, czy macie pomysł, kogo chciałbyście do tej współpracy zaprosić, czy no znów będzie jakiś fajny splot okoliczności i coś się uda zrobić. Jeśli chodzi o pokazy mody, to oczywiście mamy w planach kolejne. Jest to tak cudowne wydarzenie, że nie wyobrażamy sobie już nowego Bazaru Różyckiego bez tego wydarzenia. Na pewno chciałybyśmy zaprosić kolejne osoby, kolejne grupy. Nie mamy konkretnych planów na razie, ale warto nas obserwować i będziemy wrzucać informacje, jeśli będziemy już mia miały pomysły na kolejne edycje. Ten ostatni pokaz mody sierpniowy był dość niedawno, więc na razie trochę też odpoczywamy i zbieramy siły i energię na dalsze działania. Chcemy na pewno się zaangażować jeszcze w różne projekty. Być może będziemy rozmawiać z dzielnicą Pragi Północ, która objęła nas patronatem w tej poprzedniej edycji pokazu. Mi się też tli w głowie pomysł na następny pokaz. Rozmawiałyśmy o tym z Olą wstępnie, ale może na razie nie będziemy zdradzać szczegółów. No jest, jest dużo rzeczy do zrobienia i myślę, że też dużo umysłów do zmiany i do tego, żeby właśnie tą warszawską lokalną społeczność edukować i aktywizować, więc. Na pewno, tak jak Ola powiedziała, obserwujcie nas. Mam nadzieję, że będzie o nas głośno. Też mam taką nadzieję, zwłaszcza, że wydaje mi się, że macie w sobie ogromny upór i taką motywację do tego, żeby promować i zachęcać ludzi do uwierzenia w modę drugoobiegową. I to jest fajna inicjatywa, za którą ja też będę trzymała kciuki, i dlatego bardzo Wam dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie do dzisiejszego spotkania i że wzięłyście udział w drogowskazach, no i że porozmawiałyście tak naprawdę nie ze mną, ale z naszymi słuchaczami. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Waszymi moimi gościniami były dzisiaj Aleksandra i Magdalena Czyrzewskie, właścicielki Vintage Shopu Twinspeak, a także pasjonatki mody drugoobiegowej, co zaowocowało stworzeniem i zorganizowaniem drugoobiegowych pokazów mody. Użyłam czasu przeszłego, bo oczywiście pokazy się już odbyły, ale jak dziewczyny zapewniły, kolejne są jeszcze przed nami. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o modzie drugoobiegowej, o modzie vintage, ale także o tym, co można zrobić, żeby trochę zadbać Siebie, ale i o nasze środowisko, to zapraszam Was do tego, żeby wrócić się do tej rozmowy. Bo możecie jej posłuchać na Spotify, na YouTubie. Ona jest dostępna na kanałach drogowskazów. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, co się w drogowskazach działo, dzieje i będzie dziać, to do Waszej dyspozycji jest nasz facebookowy profil. Tam staramy się w miarę możliwości regularnie publikować zapowiedzi naszych rozmów. No i cóż, wydaje mi się, że. To jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogo